Siemanko, witajcie w tym wyjątkowym czasie, bo przed nami święta Bożego Narodzenia, na które chyba każdy z nas czekał. No ja przyznaję, że naprawdę czekałam. No Kasia, nie tylko czas jest wyjątkowy, bo i miejsce, w którym dzisiaj robimy Raman, jest wyjątkowe. Dziś spotykamy się w Muzeum Gazowni Warszawskiej. To tutaj kręcimy świąteczny Raman. Tematów przed nami wiele, więc myślę, że miejsce zobowiązuje do tego, żeby powiedzieć, no to gaz do dechy. I zaczynamy. O Bożym Narodzeniu będzie, będzie o narodzinach, o rodzeniu. Ale trochę z innej perspektywy, co? Bo z perspektywy położnej. Zapraszam. A teraz rozmowa z gościem, który urodził się dwa razy. 1 lutego oraz 23 grudnia miałem przeszczep szpiku kostnego. Zapraszamy na rozmowę. W Studiu Raman poruszamy trudne i ważne tematy. I ta historia również taka będzie. Wyobraźcie sobie teraz 2-letnią dziewczynkę i jej rodziców, którzy otrzymują diagnozę. Rdzeniowy zanik mięśni. Dziewczynce uda się przeżyć tylko i wyłącznie, jeśli uda się zdobyć aż 9 milionów złotych na terapię genową. Brzmi jak zadanie niewykonalne, prawda? A jednak ta historia jest dowodem na to, że życie ludzkie nie ma ceny i że warto wierzyć do samego końca. Nina rozwijała się przez 8 miesięcy jak zdrowe dziecko. Zachorowała na zapalenie oskrzeli i po tym zapaleniu oskrzeli zaczęła słabnąć. Zmieniło się napięcie mięśniowe i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co jest, ale widzieliśmy, że coś się zmieniło. Przez COVID nie mogliśmy przez 8 miesięcy się dostać do lekarza. Byliśmy diagnozowani przez Messengera, przez social media, przez Facebooka. Po 8 miesiącach dopiero dostaliśmy się do Centrum Zdrowia Dziecka. Było prawdopodobieństwo, że Nina jest chora na SMA i następnie po 2 tygodniach, po badaniach wyszło, że jest potwierdzenie. Co ty poczułeś, kiedy dowiedziałeś się o tej diagnozie? Ja pomyślałem, to jest wyrok. I drugie skojarzenie miałem, co zrobić, żeby ją uratować. Ale 9 milionów to ogromna suma. Ty naprawdę wierzyłeś, że uda wam się to zebrać? Od początku wierzyłeś? Ja będę płakał, bo jak zaczynam czuć te wszystkie emocje, jak dzieciaki spały. Ja siedziałem sam przy stole, chyba 1 w nocy i rozpisywałem sobie, jak mogę te 9 baniek zdobyć. I doszedłem, że potrzebuję tylko opowiedzieć historię miliona osobom, które wpłaci 9 zł. I zacząłem robić strategie, plany marketingowe. Siedziałem i wymyślałem w nocy naprawdę wszystkie eventy, biegi, koncerty. Zacząłem pisać blog Niny i opowiadać, co słychać u Niny, ale też jak nam jest ciężko. To była tak naprawdę taka walka, która trwała kilka miesięcy, więc też człowiek potrzebował takiego odsapnięcia od tego ciągłego po prostu, od ciągłych telefonów, ciągłych spotkań, więc w tym też staraliśmy się pomóc i taki czas po prostu takiego odpoczynku gdzieś tam zorganizować. 17 września 2021 roku Nina dostała terapię genową. Najdroższy wtedy lek świata. Pierwszy efekt, lekarstwo za 9 milionów działa szybko i pierwszy efekt był po 20 godzinach. Patrzę i nie dowierzą. Nina leży i podniosła tak pupę jak nigdy, jeszcze nigdy dotąd, jak choroba zaatakowała. Więc ja za telefon nagrywam, dzwonię do pani profesor i mówię, pani Magdo, niech pani zobaczy. Mówię, wszystko jest w porządku, lek działa. Cieszymy się. Dzwonię później do domu, rozmawiam z żoną, z Mikołajem i działa. Ta przyszłość myślę, że w bardzo dobrych barwach nam się gdzieś kreuje, ale jakby rehabilitacja myślę, że tutaj jakby będzie cały czas potrzebna. Za chwilę święta. Zastanawiam się, czy tą historię Nineczki można nazwać cudem? Mówię, Boże, zrób coś, żebym trafił do szpitala, bo nie możemy pójść do szpitala i nie wiemy, co jest Ninie. I w ciągu kilku minut dostałem telefon z Centrum Zdrowia Dziecka, zapraszamy na badania. I to było tak dla mnie wymowne, że jak tak szybko działasz, to spoko. Oczywiście determinacja, dużo też ludzkiej dobroci, bo naprawdę ludzie są dobrzy i jestem bardzo wdzięczny, że tysiące osób pomogły
tkninie, więc to jest no, taki eliksir wszystkiego, wdzięczności, dobroci, wiary, cudu, determinacji, pracy, samozaparcia, tam jest mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. Pośród nas żyją osoby, które tak naprawdę urodziny mogą świętować dwukrotnie w ciągu roku. A przykładem takiej osoby jest gość, który wpadł do naszego studia. Wojtek, dzień dobry. Kiedy masz urodziny? Cześć. Urodziny mam 1 lutego oraz 23 grudnia. To coś mi się tu właśnie nie zgadza. Czyli dzisiaj są twoje urodziny? Tak, można tak powiedzieć. I czy to takie urodziny prawdziwe, o których my myślimy, czy takie inne urodziny? Myślę, że można powiedzieć, że narodziny prawdziwe, ponieważ 23 grudnia 2015 roku otrzymałem niezwykły dar, jakim jest przeszczep szpiku kostnego od obcej mi osoby, która po prostu dała mi swoje życie i dzięki temu mogę być tutaj z wami. Ale to jest piękny, naprawdę piękny przykład tego, jak nie ma przypadków i od razu o tym pomyślałam, bo to nie było ustawiane, że akurat w ten dzień mamy emisję i ty masz urodziny. Ale cofnijmy się trochę do tego momentu, bo potrzebowałeś szpiku, to znaczy, że byłeś w takim momencie choroby, kiedy już nic nie mogło cię uratować. Tak, chorowałam na nowotwór złośliwy, chłoniaka Hodgkina, który był wyjątkowo oporny, tak jak ja, w swoich dążeniu do celu. I to był mój drugi przeszczep szpiku kostnego i tak naprawdę to była terapia ratunkowa. W jakim wieku dowiedziałeś się, że jesteś chory? 17 lat. Okej. Powiedz mi, czy to był przypadek z tą diagnozą twoją? No bo jak sobie myślę o mnie, kiedy miałem 17 lat, to raczej nie sprawdzałem siebie w poszukiwaniu nowotworów, no ani pieprzyków, ani guzków żadnych, trochę mnie to nie interesowało, nie? To był przypadek, bo w zasadzie dzięki moim psom i rozmowie przy stole rodzinnym, moje psy miały guzki tutaj wycinane na brzuchu i ja w sumie też sobie coś wymacałem wtedy przy tej rozmowie. W sensie siedzieliście przy stole, gadaliście, tak? Tak, tak, tak. Okay. I tak naprawdę powiedziałem rodzicom, ja też mam jakieś guzki na szyi. No i w poniedziałek byliśmy u lekarza, we wtorek badania krwi, a w środę już byłem w szpitalu specjalistycznym, a tydzień później już byłem w klinice onkologii i hematologii dziecięcej w Poznaniu. Wtedy miałem taki czas zatrzymania, kiedy dotychczasowe leczenie nie działało. I wtedy tak naprawdę te wszystkie moje marzenia o tym szybkim powrocie do szkoły runęły. I tak naprawdę zaczęła się moja przygoda i myśl z medycyną. Postanowiłeś robić coś więcej i też mówić w internecie o tym, dzielić się wiedzą. Założyłeś swój kanał. Skąd ten pomysł? To chyba była taka też trochę taka sportowa złość, że ja pokażę innym, że żyję. Też chciałem się skontaktować z innymi. Nie ukrywam, że troszkę mnie ten świat YouTube'a fascynował, więc... Więc to dlatego tak naprawdę postanowiłem nagrywać vlogi o swoim leczeniu. Postanowiłem później przekształcić to jako taki merytoryczny kanał pokazujący życie właśnie chorego na nowotwór, nastolatka. W ogóle no, kanałów nastolatków, którzy chorują na nowotwór jest bardzo niewiele, na szczęście. Więc myślę, że no, myślę, że po prostu to było coś takiego, co chciałem zrobić i nie myśleć też o tym, że choruję, tylko że mogę działać, że mogę tutaj jakieś kolejne cele realizować, tutaj jakiś filmik o przeszczepie, tutaj jakiś vlog o szpitalu, także taki nabuzowany emocjami, takimi pozytywnymi byłem i no i mi się to podobało. Jest w Piśmie Świętym taki tekst w ogóle, że ta choroba ma prowadzić do objawienia się chwały Bożej, a nie do śmierci. To... Tak sobie myślę, że chyba to jest tak, wypisz, wymaluj twoje życie, nie? Myślę, że tak, że warto się skupiać właśnie na tych drzwiach, które są otwarte, a nie na tych, które są zamknięte i wybierać życie. Skąd w tobie ta siła? Dlaczego ci się chce? Nie wiem. Myślę, że to jest doświadczenie tego zawieszenia, tej izolacji przez 2 lata mojego leczenia,
że nie mogłem realizować w pełni swoich pasji i teraz chcesz wykorzystać swoje życie na maksa, wycisnąć jak cytrynę i no i po prostu staram się balansować też jakoś umiejętnie, żeby umieć odpocząć, ale no myślę, że to doświadczenie bardzo mnie motywuje do tego. A ponieważ jesteśmy dokładnie przed świętami, to czego chcesz życzyć naszym widzom? Czego chcesz życzyć? Może nam też, no tak widzą, a może dobrze, nam. No dobrze, nam też. Dużo sił do spełnienia marzeń, ciągłego szukania prawdy, a jak się znajdzie tą prawdę, to żeby nie przestać szukać. Po prostu trzeba cały czas odkrywać też swoje powołanie, swoją drogę, budzić pod wątpliwość to, co uważamy za pewne często, jakieś, nie wiem, opinie o innych. Myślę, że tak, że też dużo miłości w sercu i zarówno do siebie, żeby się nie unicestwiać, ale też do innych, nie? Bo trzeba kochać siebie, żeby kochać innych. A ja nam jeszcze życzę tyle wytrwałości i uśmiechu, co ma nasz gość. Dzięki. Dziękuję. Cześć! Stojąc u progu świąt, nie wyobrażam sobie w vibesie innych piosenek niż tych mówiących o Bożym Narodzeniu. I mimo, że Polska ze swoim bogactwem kolęd jest ewenementem, dzisiaj wyruszymy w muzyczną podróż dookoła świata, poznając kolędy innych narodów. Naszą podróż rozpoczynamy od Europy, gdzie w Katalonii kolęda Fum 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 już od XVI wieku rozbrzmiewa w okresie świąt. Ta energetyczna pieśń, pełna radosnego rytmu, zdobyła popularność na całym świecie i jest często wykonywana w innych krajach. Tytułowe Fum Fum Fum, powracające co parę wersów, to według najpopularniejszej wersji odgłos dymu lecącego z komina w zimne grudniowe noce. Przenieśliśmy się na kontynent afrykański, gdzie w Nigerii śpiewa się kolędę Betelehem. Jak już usłyszeliście, jest to kolęda pełna energii i afrykańskiego rytmu, która opowiada historię narodzin Jezusa w Betlejem. Betelehemu to prawdziwa eksplozja kolorów, dźwięków i radości, łącząca chrześcijańską wiarę z bogatą kulturą Nigerii. Nie tak łatwo było mi znaleźć przykład z Ameryki, który nie skupia się na zimie i prezentach, ale na historii narodzenia się Jezusa. Dodatkowym utrudnieniem było to, że większość kolęd czy piosenek, jakie zostały tam spopularyzowane, zostało zapożyczonych z Europy. Ciekawym wyjątkiem jest jednak piosenka Little Drummer Boy, która została napisana przez Amerykankę Catherine Davis i po raz pierwszy opublikowana w 1941 roku. Niesamowicie porusza tekst kolędy, opowiadający o biednym chłopcu, który, nie mając co podarować dzieciątku Jezus, staje przed nim i zaczyna dla niego grać na bębenku. A na zakończenie tego vibesa ta sama kolęda, ale w nieco mocniejszej wersji. Wesołych świąt! So to honor him, pa-rum-pa-pum-pum. When we
już za 2 dni Boże Narodzenie. W związku z czym stwierdziliśmy, że dzisiaj przyjrzymy się pięknie narodzin z nieco innej strony, dlatego że zrobimy to w towarzystwie położnej. Położnej, która odbierała poród w naprawdę ekstremalnych warunkach. I o tym też nam dzisiaj opowie, a z nami Klaudia. Cześć. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak ten poród mógł wyglądać 2000 lat temu? Tak, jak poszłam na położnictwo, zaczęłam się zastanawiać, jak to możliwe, że bez medycyny, bez jakichkolwiek leków, bez lekarzy, położnych, całego zespołu urodziło się zdrowe dziecko w takich warunkach i w takim miejscu. I jak to od technicznej strony wyglądało i było to dla mnie nie do przejścia. Aha. Wyjechałam do Tanzanii na misję w tamtym roku. Nagle zobaczyłam, że te porody się odbywają, że wystarczy na przykład żyletka tylko do odpępnienia i kawałek sznurka. Skąd u ciebie pomysł, żeby nagle wyjechać na misję, kiedy ty tak naprawdę miałaś taki trochę pewny zawód, prawda? Te misje pojawiały się w sercu jeszcze zanim zostałam położną. Pamiętam, jak oglądałam różne obrazki, różne zdjęcia, filmy o misjonarzach, którzy, wiecie, pomagają, którzy są wśród tych dzieci i myślę sobie, super, ja tak też chcę kiedyś. Wyjechałaś do Afryki, trafiłaś do wioski Masajów. Jakie zobaczyłaś tam warunki życia? Jakie tam są realia? Jak sobie pomyślę o takiej najgorszej wiosce, którą potrafimy sobie wyobrazić u nas, to warunki są jeszcze bardziej uboższe tam. Oni generalnie mają paleniska w domu, żyją w lepiankach. Jest mało, ale to nie znaczy, że oni nie mają radości i nie mają życia, które się toczy każdego dnia. Miałaś taką sytuację, kiedy tam byłaś, którą można, myślę, śmiało nazwać trochę mianem cudu. Tak. Opowiedz nam o niej. Myślę, że to był duży cud dla mnie. Byłam zaproszona do porodu, którego trochę wszyscy się zaczęli w wiosce bać. Był to poród wczesny. Tam jest naturalna selekcja. Jeżeli dziecko rodzi się słabe, to nie ma szansy, że dojedziemy do szpitala, bo jest daleko. Jest to podróż przez góry motorem. No i gdy urodziło się dziecko, był taki moment, że oni odłożyli tą dziewczynkę na bok, ponieważ ona urodziła się wiotka. Więc tam jest tak, że jak dziecko rodzi się wiotkie, no to oni myślą, że już nie da rady żyć. Że no po prostu czekają na pożegnanie się z tym dzieckiem. I w pewnym momencie ta Bibi, ta babcia mówi do mnie, dobra, dajcie jej to dziecko, może coś zrobi. I wiecie, my na położnictwie mamy tylko takie manualne na przykład metody, że możemy stymulować to dziecko. Karmienie jest bardzo ważne, tam natomiast karmi się dopiero po 24 godzinach, więc dla tych kobiet to była abstrakcja, że ja mówię do nich, karm to dziecko, żeby ono, wiecie, wszystko przełknęło. No i one mówią, że to nic nie będzie, że możesz sobie zobaczyć to dziecko. I zaczęłam się modlić i mówię, Boże, to jest Twoje dziecko. To nie jest moje, to nie jest ich, to jest Twoje. I przypomniały mi się słowa z Biblii Talita Kum. Mówię ci, dziewczynko, wstań. I pamiętam, że powiedziałam te słowa i dziecko zaczęło płakać. Pozbierało się pięknie. Ma teraz ponad roczek. Jest biegającą dziewczynką, zdrową. I ma moje imię. Czyli naprawdę Klaudia biega? No tak, piękna biega historia. Klaudia. Jak ty, jako położna, będziesz spędzać te święta? Bo pewnie też czasami jest tak, że po prostu musisz być w szpitalu. Tak, w Wigilię mam dyżur. Więc pewnie, na pewno będę w szpitalu. Pewnie jakiś dziuś przyjdzie na świat. Zobaczymy, czy w tym samym czasie, co Pan Jezus. No właśnie, jakoś tak szczególnie się traktuje na oddziale dzieciaki z 24 i 25 grudnia, że to Boże Narodzenie. Nie zauważyłam. Dla mnie Boże Narodzenie jest przy każdych narodzinach trochę. Tak sobie teraz myślę, że to jest ich Boże Narodzenie, to jest ich narodzenie. Nie? To jest ich ważny moment każdego dnia. Czyli de facto każdy z nas, siadając przy wigilijnym stole, mógłby stanąć w takiej wdzięczności wobec tego, że przyszedł na świat. Tak. I troszkę sobie pomyśleć, że te urodziny, które mam raz w roku, to wszyscy chyba możemy mieć właśnie dzisiaj. Tak, tak. 24. Myślę, że to ważne. Dzięki, Klaudia. Dzięki bardzo.
Kochani, na dzisiaj to wszystko, natomiast teraz chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze bożonarodzeniowe życzenia. Życzymy Wam dobrego czasu z bliskimi, dużo, dużo miłości, no i tej radości z tego, że Bóg się narodził, oby narodził się też w Waszym sercu. Nic dodać, nic ująć, a my widzimy się za tydzień. Wesołych świąt! Pa! A Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! We wish you a very good time with your friends and family in this most beautiful time of the year. Yeah, and we wish for world peace in this year and the coming years. Yeah, and for everyone to be happy. Olá a todos seguidores do Estúdio Rabat. Estamos já aproximar-nos do Natal e também quase já a iniciar o novo ano. Natal é sempre festa da vida, da alegria, da família e esses valores nunca são demais para serem recordados e celebrados. E o Natal traz esta mensagem que tem Cristo como centro. Deus se faz homem para ser fonte da nossa alegria. E que não seja apenas no dia 25 de dezembro, dia de Natal, mas seja por todo o ano. Meu nome é Saura. Meu nome é José e Juan. Somos de Colombia y bueno, para esta Navidad nuestro mayor propósito es aprender un lenguaje nuevo, conocer la mayor cantidad de países de Europa posible. Bueno, también quisiéramos que todos los cristianos fuéramos más seguidores de Cristo, fuéramos más humanos. Y pues estamos acá para eso, ¿no? Pidiendo para el bien de todos los cristianos en general. La tradición en Navidad es pedir por riquezas, abundancias y demás, pero nosotros en específico estamos pidiendo por la salud de los cristianos y de nuestros familiares. Hi Studio Raban, we wish you all the best for Christmas and for New Year's Eve and for 2024. Happy holidays and may the best come with you. No coração de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano, paz na família e paz entre as nações. De modo particular que os jovens, acudindo ao desafio do Papa, sejam protagonistas na construção desta paz. Cześć widzowie Studia Raban. Pozdrawiamy serdecznie z Placu Świętego Piotra. Chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zdrowia, szczęścia, pieniędzy, spełnienia wszystkich marzeń i dążenia do swoich celów. Na Święta Bożego Narodzenia życzymy Wam. Samych szczęśliwych chwil w gronie rodzinnym i dużo zdrówka. Najserdeczniejsze życzenia tutaj z Placu Świętego Piotra. Oraz wszystkiego najlepszego w nowym nadchodzącym 2024 roku i abyście spełnili wszystkie swoje postanowienia. Jeszcze raz pozdrawiamy, do usłyszenia. Studio Raban. Xin chào tất cả mọi người, chúc các khán giả của chương trình Studio Raban một mùa Christmas thật là vui vẻ và an lành. Chúc Studio Raban 圣诞节快乐. Salut Studio Raban.